Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Liczba logarytm o podstawie 4 z logarytm o podstawie 3 z logarytm o podstawie 2 z 8 jest równa. Tego typu zadania tak jakby liczymy od wnętrza. Czyli najpierw sobie przepiszmy. Logarytm o podstawie 4 z logarytm o podstawie 3 z logarytm o podstawie 2 z 8. No i to się równa. Najpierw od wnętrza. Logarytm o podstawie 2 z 8, ile to jest? 2 do jakiej potęgi? 2 do jakiej potęgi daje 8? No 2 do potęgi trzeciej, czyli tutaj wewnątrz mamy 3. Czyli zapisujemy, że to jest logarytm o podstawie 4 z logarytmu o podstawie 3. I tutaj mamy wewnątrz, mamy liczbę 3. Wewnątrz mamy liczbę 3. No i zobaczmy. Logarytm o podstawie 3 z 3, ile to jest? Czyli zadajemy sobie pytanie 3 do jakiej potęgi daje nam 3? 3 do jakiej potęgi daje nam 3? W domyśle zwykła liczba 3 to jest 3 do pierwszej, prawda? Czyli x musi być równe 1. Czyli tutaj x równa się 1 i to jest odpowiedź. Czyli tutaj w logarytm o podstawie 3 z 3 to jest po prostu 1. Czyli idziemy dalej. Mamy logarytm o podstawie 4 z 1. I teraz pytanie, 4 do jakiej potęgi daje nam 1? 4 do jakiej potęgi daje nam 1? Dowolna liczba do potęgi zerowej daje 1, czyli tutaj wynikiem tego logarytmu jest 0. No i odpowiedź też jest 0.